Naprawdę jest mi bardzo przykro z tego powodu. No hejka, witajcie bardzo serdecznie w nowym materiale na tym kanale. A to właśnie dzisiaj, moi kochani, przedstawię wam moje nowe konto w Star Stable Online. Ale zanim przejdziemy do tego materiału, chcę bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którymi są Kawikowe Stado, Monika Michałek, Shelly, Kat Eevee oraz Misia Koniara. A jeżeli to właśnie ty chcesz powiedzieć się właśnie na tej liście, to możesz zostawić subskrypcję tam na dole. Chcę oczywiście bardzo serdecznie podziękować moim wspierającym, którymi są Blind Mall, Izabela, Kla MSPRK oraz Śmietanka. Nie zapomnijcie, aby zostawić łapeczkę tam na dole oraz bardzo serdecznie zapraszam was na mojego Instagrama. Nazywam się to mam się właśnie na ekranie oraz na nasz serwer Discord. Link w opisie, a już dłużej nie przedłużam i bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania tego naprawdę bombowego materiału. No, to tak. Tak oto prezentuje się moja postać właśnie na tym koncie i szczerze wam powiem, że brakuje mi tu bardzo, ale to bardzo mojej oczywiście ukochanej maski Masona. Nawet już nie ma się wszystkiego, więc musimy się przyzwyczaić, kochani. I tak, moja stajnia jest bardzo, bardzo puściutka, jakby chyba... Tak, nie ma tu żadnego konia, więc no cudownie, cudownie. Ale posiadam 15 poziom, jestem z tego naprawdę bardzo dumny. I teraz wam tutaj troszeczkę poopowiadam o tym wszystkim, co tu się będzie działo w tym filmie. To konto jest naprawdę mega, mega puste, bo założyłem jakieś 2 lata temu. Bo szczerze nudziło mi się, chyba Star Stable dodał jakiś nowy kod, więc postanowiłem, że go wykorzystam. I tak chyba jakieś 3 kody na tym koncie wykorzystałem i wbiłem właśnie tutaj 15 poziom. Już naprawdę bardzo mało brakuje do poziomu 16. Tak wygląda mój inwentarz. Jest zawalony oczywiście wszystkimi ciuchami z jakichś kodów, jakichś eventów i tego wszystkiego. Mam na tym koncie pieniądze i to jest naprawdę o dziwo, mam tutaj pieniądze na tym koncie, więc robimy dzisiaj naprawdę taki fajny shopping czerwcowy i od razu uprzedzam pytania, moje ukochane konto Doris nie zostało zbanowane, nie dostałem bana za jakieś zgłaszanie przez ludzi, którzy myślą, że jak zgłoszą mnie do supportu za rzeczy, których nie zrobiłem, to SSO wlepi mi bana. Gratuluję po prostu takiego big brainu. Więc no bez zbędnego przedłużania pojedziemy sobie właśnie już do targu i zobaczymy, jakie konie są dzisiaj właśnie na promocji, bo nagrywam to w środę i jeszcze nie patrzyłem, jakie konie są, więc zaraz sobie to zobaczę. Zobaczymy. Ogólnie stajnie mam tutaj i jak przed nagraniem tego filmu chciałem właśnie pojechać do stajni, to pojechałem do Fortu Pinta i później mówiłem, aha, to nie moja stajnia przecież. No i tak, dojeżdżamy już, bo słychać właśnie tą charakterystyczną muzykę. I tak, mamy tutaj Haflisie, moi kochani, i Pint w dniu dzisiejszym. A szczerze myślałem, że będą tutaj szary, bo na nie się przygotowałem mentalnie. No ale niech będzie, więc tak, mamy tutaj Haflisia Pięknisia i szczerze powiem wam, żebym go kupił, bo Haflisie są cudowne, bo są naprawdę pięknisiami i je uwielbiam. Ale ich animacje nie są jakoś zbyt fajne, więc wydaje mi się, że Haflisia niestety nie kupimy, kochani, mimo że jak zobaczyliście te Haflisie, to wy już wiedzieliście, że ja go kupię, ale no nie tym razem, niestety. Mimo że są ogólnie na bardzo fajne promocje, się opłaca je kupić, to jednak te animacje, no nie, 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 więc dzisiaj Haflisia niestety nie kupimy, ale kupimy sobie, moi kochani, Pinta i zobaczymy, jakie są właśnie tutaj umaszczenia. Ja już wiem, którego kupimy. Kupimy tego, bo on jest naprawdę prześliczny i jakby ta maść była właśnie na spoilerach i wam powiem, że on jest śliczny, mega mi się podoba. No chyba go kupimy, chyba go kupimy, więc tak, zmienię grzybę, póki pamiętam, bo tutaj nie mam Star Ridera. Więc no tak zrobimy, więc mamy coś takiego, aha, aha. Ten Irokes jest śliczny, jakby naprawdę, już wiem, że jego kupimy. I tak, wyniesie nas to 529 Star Coinsów, więc po prostu cudownie. Dorosła klacz nie będzie i wybierzemy jakieś fajne imię, szczerze nie wiem jak. Nie będzie Butterfly, bo może być w sumie motylkiem, bo kupujemy go w czerwcu. Mimo że to już jest lato, ale niech będzie. To niech zostanie to imię, bo szczerze nie będę tutaj szukał, bo mi się nie chce. No i tak, kupujemy konia oczywiście. Czy na pewno chcesz kupić tego konia? Nie, nie, jednak chcę wam powiedzieć, rezygnujemy. No oczywiście, że tak, kupujemy, dobra. O matko, idzie do nas, o wow, on jest naprawdę prześliczny. No, mega mi się podoba jej umaszczenie, więc no, jestem zadowolony. Wysiadamy sobie oczywiście do stajni, bo nie mam właśnie tutaj sprzętu i to jest problem. No dobrze, jesteśmy już w stajni, oczywiście Murland, bo nie mam mojej ukochanej Forcie Pinta. No ale niech będzie i tak, jest sobie nasze tutaj Butterfly tutaj i jest naprawdę prześliczna. Mega mi się podoba. Przynajmniej możemy go pogłaskać, więc chociaż to dało Star Stable bez bijania w poziomu, więc fajnie. No i tak, wsiądziemy sobie na niego. No i wybierzemy jakieś świeci, bo ogólnie byłem na tym koncie jakieś pół roku temu, więc nawet nie pamiętam, jakie tutaj rzeczy są. Okej, okay. I tak jak mówiłem, chyba ubierzemy się na różowo oczywiście, ale no... Te ciuchy jakieś cudowne nie są, bo są to albo ciuchy z zadań właśnie, albo z kodów, jak już wcześniej mówiłem. Więc może zajmiemy się na początku ubraniem dla konia. Okej, okay, dobra, mamy to już, kochani, mamy to, dobra. Siadamy na koncie i wybieramy outficior, więc tak, wydaje mi się, że weźmiemy właśnie to siodełko. Bo to siodełko fajnie wygląda, ogólnie mi się podoba.
Chciałbym wziąć OWIK, tylko czy ja na tym koncie mam jakieś... Mam! Ja mam plan, kochani, ja mam plan. Czekajcie. Wejdziemy do sklepu globalnego w dekoracje, kolor różowy. Ten by był śliczny! Mega! I nawet mielibyśmy chyba o głowie, tak, kochani, patrzcie, tylko jest takie brązowe, więc w sumie nie jest czarne, ale to jakoś będzie dało się chyba naprawić, chyba. Okej, kup. Świetnie. I owiki sobie również kupujemy, oczywiście jestem już biedny. Chyba, że te kwiatuszki nas stać, kochani, chyba, że... O! Czekajcie, my tu jeszcze wykombinujemy coś fajnego jeszcze z tym outfitem, tylko... musiałbym się zastanowić. To jest prześliczne, ale nas nie stać oczywiście. A nie będę płacił star coinsami, bo aż tak jeszcze nie oszalałem, więc... Tylko teraz tak, mega mi przeszkadza to o głowie. I nie mam żadnego czarnego, więc tutaj może być lekki problem. Lekka kraksa, można by rzec, no ale okej. Czy mam jakieś tutaj czarne o głowie? Tanie czarne o głowie. Pierwszy raz kupuję jakiś ciuch za star coinsy, jakby popłaczę się tu zaraz, no ale niech będzie. No i tak prezentuje się nasz outfit. Tutaj jakby widać zaawansowany styl, piękną kreację naszej ukochanej Joanny. Ja mam plan, kochani, ja mam plan. Jedziemy do centrum handlowego i wybierzemy jakiś sztosowy, po prostu piękny makijaż dla naszej postaci, żeby wydać ostatnie star coinsy właśnie na to, bo przecież, no, jak już wziąłem się za wydawanie, no to wydajmy do końca, okej? Ej, co on taki wolny jest? Kurde, muszę zrobić wyścig, bo przecież star sobie wprowadził tą głupią progresję koni. No jak ja mam tak jechać? Kto to wymyślił? To był mój najdłuższy wyścig ever, przysięgam. Chyba, że ja mam jednak kask od Marleya taki fajny. Dobra, niech będzie, w sumie, bo bardziej pasuje. Jedziemy do centrum. Okejka, kochani, jesteśmy w centrum handlowym. W ogóle schody przestały działać, więc nie wiem jak wjadę na górę. Aha. Dzień dobry, pani tutaj kosmetyczko, fryzjerko i w ogóle, więc tak. Makijażystka. Aha. Wychodzimy z tego sklepu, bo nie zasługuję, żeby w ogóle do niego wejść, kochani. Nie polecam wam go, bo tutaj nawet nie ma makijażu, więc... muszę wybrać jakąś inną opcję. Wydaje mi się, że trafiliśmy aktualnie do lepszej makijażystki, fryzjerki w ogóle, więc zobaczmy, czy tak jest. Jest! Więc no, tutaj pani zna się na fachu i ogólnie polecam wam właśnie ten salon tutaj makijażystki. Zobaczymy, co tutaj jest. Bierzemy ten, kochani, płacimy. Wyposaż teraz i po prostu będziemy wyglądali naprawdę niesamowicie, jakby profesjonalnie. Patrzcie, zaraz wam pokażę. Czyż to nie jest naprawdę outfit na poziomie Joanny? Moim zdaniem jest prześliczny, widać, że Joanna byłaby ze mnie dumna, kochani. No i wydaje mi się, że to wszystko z tego materiału. Oczywiście pozdrawiam Joannę, bo to po prostu moja stylistka najlepsza. Więc po prostu czekam właśnie tutaj na komentarz od pani Joanny, aby oceniła mój outfit. Mam nadzieję, że jej się spodobał, jak i wam. Dajcie koniecznie znać, co wy osądzicie o tym koncie i czy chcielibyście z niego więcej filmów. A ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i cześć! Joanna to moja idolka.